Dzięki stanowisku istniejącemu od 2000 lat należy do najpotężniejszych władców ziemi. Świat się zmienia, religia ewoluuje, a jego autorytet trwa. Następca prostego rybaka dziś ma władzę nad ponadmiliardową społecznością wiernych. Głowa Kościoła katolickiego, papież. A to jego droga do władzy. Papież, najpotężniejsze narzędzie Kościoła. W dzisiejszym odcinku, co się dzieje, gdy po raz pierwszy od 500 lat Kościół ma dwóch papieży? Rezygnacja Benedykta XVI. Szokująca wiadomość, papież Benedykt XVI ustępuje z urzędu. To się zdarza pierwszy raz od 500 lat. Byłem zdumiony tą decyzją. Nikt się jej nie spodziewał. To było coś niezwykłego. W całej historii Kościoła zdecydowało się na to tylko 4 papieży. Z pełną wolnością oświadczam, że rezygnuję z posługi biskupa Rzymu powierzonej mi przez kardynałów. Rozegrali to cudownie, wręcz komicznie. Komunikat ogłoszono na audiencji papieskiej po łacinie. Wystarczyło spojrzeć na twarze, żeby się zorientować, kto zrozumiał. Narzucają się pytania, co dalej? Dwa tygodnie po ustąpieniu Benedykta XVI konklawę wybiera Franciszka, który przejmuje papieską tiarę. Mamy 2 papieży, ale tylko jednego trzeba słuchać. Sęk w tym, że musisz zdecydować, którego. Odchodząc, Benedykt miał 85 lat. Odziedziczył bałagan w finansach, skandale pedofilskie, chaos administracyjny. Ustąpił, bo zdał sobie sprawę, że to po prostu go przerasta. Wierzymy, że to boska instytucja, a on zrezygnował. Papieżowi coś takiego nie przystoi. Przez 2000 lat ten boski urząd powierzony świętemu Piotrowi przekazywano z rąk do rąk. Czy może być równocześnie sprawowany przez 2 osoby? Mamy papieża i jakiegoś dodatkowego papieża. To nieuchronnie zmieni charakter tej instytucji, który jest prawdziwym papieżem. W 2013 miliony wiernych patrzyło, jak Benedykt XVI pokojowo przekazuje ster Franciszkowi. Jednak w przeszłości 2 pretendentów do jednej spuścizny oznaczało wyłącznie kłopoty. W XI wieku 2 papieży oznaczało 2 frakcje. To niezwykła sytuacja. Papież Benedykt IX, rok 1032. Był nastolatkiem z wpływowego rodu, który praktycznie trząsł Rzymem. Chcieli mieć swojego papieża, by zapewnić sobie zyski i dominację. Papiestwo stanowiło prawnicze centrum zachodniego świata. Jeśli król potrzebował dyspensy, by poślubić bratową, albo jeśli ktoś chciał przejąć lokalną parafię, musiał uzyskać zgodę papieża i zapłacić Rzymowi podatek. To gigantyczna władza i takaż odpowiedzialność. 19-letniego Benedykta jednak nie obchodziła biurokracja ani administracja. Dla niego liczyła się tylko władza. Został papieżem wyłącznie dla doczesnych korzyści. Nie miał żadnego autorytetu moralnego, nawet przygotowania duchownego. Nepotyzm sprzyjał powstawaniu grup pasożytów, opływających w bogactwa także wśród duchowieństwa. Był niekompetentny, zepsuty do szpiku. Maczał palce w kradzieżach, morderstwach. Bogacił się kosztem Rzymian. W 1044 roku miarka się przebrała. Kardynałowie zrozumieli, że Kościół potrzebuje przywódcy duchowego i politycznego z prawdziwego zdarzenia. Przyszedł do niego najpobożniejszy duchowny w Rzymie i powiedział: musisz ustąpić dla dobra Kościoła, czym mogę cię przekonać? Benedykt IX sprzedał papiestwo, oczywiście wbrew prawu kanonicznemu. W XI wieku jeszcze nie stworzono instytucji konklawe. O wyborze decydowała siła albo nepotyzm. Kupowanie stanowisk kościelnych uważano za jeden z najcięższych grzechów. Fakt, że Benedykt sprzedał swoje papiestwo, wzbudził oburzenie. Ustępując ze stanowiska w zamian za pieniądze, papież wepchnął Kościół do świata brudnej polityki. Papiestwo stało się pionkiem w politycznej grze Italii. A choć młody papież przyjął łapówkę, kardynałowie jeszcze nieraz usłyszą o Benedykcie IX. W 1044 roku Benedykt IX, który przez 8 lat bezcześcił instytucję papiestwa, ustąpił ze stanowiska. Kardynałowie wypędzili Benedykta z Rzymu. Lud wybrał nowego papieża, który przyjął imię Sylwestra. Papież Sylwester III, rok 1045. Nie mija kilka tygodni, a Benedykt IX i jego rodzina uznają, że jednak chcą papiestwa. Robi się niezręcznie, bo jest 2 papieży, a każdy uważa się za następcę świętego Piotra. Rodzina Benedykta jest zamożniejsza, więc wystawia mu armię. Ten wkracza do Rzymu i wypędza Sylwestra. Dziś ta postawa tak odległa od naszych wyobrażeń o apostołach i przywództwie duchowym szokuje, ale tak wyglądały realia Kościoła. Religia dość paskudnie splotła się tam z władzą doczesną. Pół roku po przyjęciu kardynalskiej łapówki Benedykt IX wraca na tron świętego Piotra. Papież Benedykt IX, rok 1045, drugi pontyfikat. Role się odwracają. Benedykt jest w Rzymie, Sylwester na wygnaniu, a każdy uważa się za papieża. Kardynałowie muszą zdecydować, który z nich jest prawdziwym papieżem. Każdy ma swoje stronnictwo. Kościołowi zagraża poważny kryzys. Jak przesądzić, który jest prawdziwym następcą świętego Piotra? Rzymianie będą musieli szybko się namyślić, bo już miesiąc później Benedykt IX jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Zapalczywy młodzieniec uznaje, że jednak nie chce być papieżem, woli się ożenić. Przekazuje urząd ojcu chrzestnemu, który wstępuje na tron jako Grzegorz VI. Papież Grzegorz VI, rok 1045. Na tym nie koniec karuzeli. Ukochana Benedykta się rozmyśla, więc chłopak ponownie żąda tronu. Grzegorz mówi nie, ja jestem papieżem, na co zgłasza się Sylwester i ja też. Mamy więc 3 papieży i nikogo, kto by między nimi rozsądził. Stronnictwa Benedykta, Sylwestra i Grzegorza walczą na ulicach Rzymu o to, komu należy się tron świętego Piotra. Ponownie zwycięża bogata rodzina Benedykta. Papież Benedykt IX, rok 1047. Benedykt po raz 3 zostaje papieżem. Zgorszenie towarzyszące jego pontyfikatowi odziera papiestwo z autorytetu moralnego. Kościół widzi, że musi rozwiązać ten problem. W lipcu 1048 roku Benedykt IX zostaje ostatecznie usunięty z urzędu. Kardynałowie postanawiają, że najsprawiedliwiej będzie zignorować roszczenia Sylwestra oraz Grzegorza, zapomnieć o wszystkim i wybrać nowego papieża. Sęk w tym, że w XI wieku brakowało procedur wyboru papieża. Często rzecz sprowadzała się do zabójstwa, przekupstwa lub znajomości. Czasem papieżami zostawali po prostu ich synowie. Wybór papieża to skomplikowana i dość brudna gra. Bez wątpienia największe szanse ma ten, kto dysponuje potęgą militarną. Kardynałowie zdają sobie sprawę, że muszą stworzyć konkretne zapisy i reguły. Zbierają się, by rozstrzygnąć sprawę raz na zawsze. Owoc tych obrad staje się bodaj najlepiej rozpoznawalnym symbolem papiestwa. W XII wieku kardynałowie tworzą tak zwane kolegium, które miało publicznie wybierać papieża. To nieco porządkowało sytuację, ale pamiętajmy, że wyborami zawsze można manipulować. Po 200 latach zmanipulowanych wyborów rodzi się instytucja konklawe. Konklawę, czyli pod kluczem, oznaczało, że kardynałowie przebywali w zamknięciu, by uniknąć wpływów zewnętrznych. A od 1274 roku głosowanie stało się tajne. Kardynałowie byli odcięci od świata. Składali głosy, przeliczali, znów głosowali, aż w końcu pojawiał się słynny biały dym. Procedura nie zmieniła się od ponad 700 lat. Kardynałowie zamknięci w Watykanie głosują tak długo, aż ktoś uzyska 2/3 głosów. Wszystkie kartki zostają spalone, by nie było wiadomo, kto na kogo głosował. Stąd dym. W średniowieczu czarny dym oznaczający brak wyboru uzyskiwano, dodając wilgotną słomę. Biały dym ogłaszający wybór papieża otrzymywano paląc same kartki. Dziś efekt uzyskuje się za sprawą środków chemicznych. Obecnie konklawę trwa zwykle parę dni. W XIII wieku ciągnęło się miesiącami. Rzym, rok 1292. O wyniku przesądzały łapówki, interesy władców. Powszechnie stosowano też metodę obstrukcji. Kardynałowie, którzy w 1292 roku zebrali się na konklawę, przez 2 lata nie mogli wybrać papieża. Bez papieża w Rzymie zapanowała anarchia. Bandy bezkarnie plądrowały miasto, w którym zabrakło włodarza. W tym sensie papież był lokalnym królem. Miasto w gruzach, przedłużające się konklawę. Czyżby decyzja nastoletniego papieża zaprzepaściła spuściznę świętego Piotra? W 1294 roku kardynałowie postanawiają przywrócić papiestwu autorytet moralny i uczciwie wybrać kandydata, ale tarcia między frakcjami prowadzą do impasu. Nie mogąc dłużej patrzeć na opłakany stan Rzymu i Kościoła, pustelnik Piotr z Morone pisze do konklawy. Właśnie tak wyobrażamy sobie typowego pustelnika. Samotnik, który zaszył się gdzieś w górach, żywiąc się korzonkami i całymi dniami czytając Pismo Święte. Asceta ostrzega kardynałów, że jeśli nie przełamią impasu, spotka ich kara boska. Ci uznają jego list za znak z nieba i wybierają go na papieża. XIII wiek to stulecie papieży polityków, a przecież nie na tym polegała ich rola. Dlatego kardynałowie postanowili wybrać człowieka, którego nie obchodziły sprawy doczesne – pustelnika. Nadali mu imię Celestyn, niebiański. Papież Celestyn V, rok 1294. Celestyn nie chciał zostać papieżem, wolał spędzać czas w pustelni na modlitwie. Istnieją pewne wątpliwości co do jego stanu umysłu i kontaktu z rzeczywistością. Był beznadziejny. Nie nadawał się do kierowania Kościołem. Po 5 miesiącach pontyfikatu Celestyn V składał rząd. W tym czasie Francuzi zdołali go zmanipulować, zyskując liczne przywileje i władzę tak silną, że to zaniepokoiło rzymską koterię. Do odejścia namówił go jego następca ze stronnictwa prorzymskiego Bonifacy VIII. Podobno udawał głos Boży, szepcząc Celestynowi przez dziurkę od klucza, że powinien odejść. Jako jedyny przed Benedyktem XVI dobrowolnie ogłosił, że ze względu na wątłe siły odchodzi i wycofuje się z życia publicznego. 1,5 roku przed swoją rezygnacją papież Benedykt pielgrzymował do grobu Celestyna V, gdzie złożył swój paliusz. Możliwe, że już wtedy o tym rozmyślał. Choć Celestyn odszedł cicho i bez wrogości, ze względu na burzę, jaka rozpętała się 250 lat wcześniej, po odejściu Benedykta IX, nowy papież musiał zadbać, by słuch o poprzedniku zaginął. Bonifacy uznał, że 2 żyjących papieży to zbyt duże ryzyko. A jeśli poprzednik nagle sobie przypomni, że też jest papieżem? Ledwo Celestyn opuścił Rzym, Bonifacy organizuje napad i każe go aresztować. Papież Bonifacy VIII, rok 1294. Nie chciał, żeby Celestyn z kimkolwiek się kontaktował, zwłaszcza ze swoimi stronnikami. Umieszcza go w areszcie domowym, by nie mógł zagrozić jego pozycji. Celestyn umiera w niewoli. W XIII stuleciu urzędującemu papieżowi zagraża nie tylko żyjący poprzednik. Granice między Kościołem a państwem wciąż są płynne, więc musi też uważać na monarchów. Nikt do końca nie wiedział, kto rządzi, król czy papież. Ciągłe lawirowanie i wojna podjazdowa w dużej mierze wynikały z tego, że papież urzędował we Włoszech, które wtedy jeszcze nie stanowiły jednorodnego państwa. Każdy próbował uszczknąć coś dla siebie. Normandczycy, Frankowie, Germanie. Aby się tam liczyć, trzeba było mieć papieża po swojej stronie. Chcesz zwołać armię? Potrzebujesz papieskiego błogosławieństwa. Niestabilna polityka średniowiecznej Europy sprawiła, że papież był zależny od monarchów, a oni od niego. Papież nie miał armii. Jego orężem była jedynie perswazja. Dlatego już pierwsi papieże zawiązują sojusze ze świeckimi przywódcami. U schyłku XIII wieku najpotężniejszym władcą Europy jest król Francji Filip IV Piękny, który tak omotał Celestyna, że ten powierzył mu znaczną część majątku kościoła. Nowy papież, Bonifacy VIII, okazuje się trudniejszym przeciwnikiem. Uznał, że tak silne francuskie wpływy zagrażają interesom kościoła, więc prowadził politykę antyfrancuską. Między nim a Filipem często wybuchały konflikty. Bonifacy jako papież nie cofał się przed mocnymi słowami. Oto w jaki sposób zwraca się do Filipa IV. Słuchaj, synu, to jego słowa. Bóg ustanowił nas ponad królami i królestwami. Nie myśl sobie, że masz nad nami wyższość. To bardzo dosadny język. Papież mówi, że ma władzę nad królem. Filip jednak ma swoje plany i jakiś papież rozrabiaka nie stanie mu na drodze. Po odejściu posłusznego Celestyna V król Francji chce umocnić swoją władzę nad papiestwem, ale Bonifacy VIII nie zamierza ustępować zachłannemu monarsze. W tych czasach do prowadzenia wojny jest potrzebna zaciężna armia, więc Filip IV, jak każdy władca, szuka pieniędzy. A Kościół jest bardzo bogaty. Dlatego po śmierci Bonifacego Filip musi dopilnować, żeby wybrano papieża po jego myśli. Jasno daje do zrozumienia kolegium kardynalskiemu, że chce widzieć na papieskim tronie konkretnego hierarchę. Nie poszło łatwo, ale w końcu francuskie stronnictwo wygrywa. Papieżem zostaje francuski prałat. Papież Klemens V, rok 1305. Filip żąda, by nowego papieża koronować we Francji. Naturalnie papieży zawsze koronowano w Rzymie. Filip IV całkowicie podporządkował sobie słabego Klemensa, który panicznie się go boi. Papież staje się notariuszem króla. Spełnia każde jego żądanie. Oddaje koronie lwią część dziesięciny. Podpisuje też edykt, którym uznaje Żydów za zagrożenie dla Kościoła, umożliwiając w ten sposób Filipowi Pięknemu przejęcie ich majątku. W 1309 roku całkowicie bezwolny Klemens wykonuje polecenie Filipa, który w swoim dążeniu do dominacji nad Kościołem podważy jego fundamenty. To bodaj najwstydliwszy rozdział w historii papiestwa. Świętego Piotra pochowano na Wzgórzu Watykańskim, a na jego grobie postawiono bazylikę. Papieże są spadkobiercami jego spuścizny i charyzmatu. Grupa Postoła stanowi kamień węgielny papiestwa. Filip Piękny naciska, by Klemens porzucił to dziedzictwo i przeniósł stolicę papiestwa do Francji. Ostatecznie papież przenosi stolicę do Awinionu. Rezygnuje z niezależności i możliwości samodzielnego zawierania sojuszy. Sam wskazuje się na posłuszeństwo wobec jednego władcy. Całkowicie wypacza ideę papiestwa. To tak, jakby miasto Waszyngton samo zaproponowało, by przenieść stolicę państwa na Manhattan. Po raz pierwszy od wprowadzenia konklawe kościołem rządzi nie papież, a ambitny monarcha. Wszyscy władcy średniowiecznej Europy marzyli, by podporządkować sobie papieży. Filip sprowadził papieża do Francji, czyniąc z niego bezwolną marionetkę. To niebezpieczny moment w dziejach Kościoła. Papież porzuca grób świętego Piotra, przenosi stolicę papiestwa w zupełnie inne miejsce. W ten sposób daje sygnał, że te święte symbole nic nie znaczą. To zagraża nie tylko przyszłości papiestwa, ale także samego Kościoła. Decyzja Klemensa osłabia autorytet papiestwa w całej Europie. Z czasem jednak, rozgościwszy się w nowej siedzibie setki kilometrów od szczątków apostoła, papież dostrzega pewne korzyści tej sytuacji. Hierarchia całkowicie zrezygnowała z roli autorytetu moralnego na rzecz korzystania z dóbr materialnych. Kolegium kardynalskie, które też przeniosło się do Awinionu, słynęło z zamiłowania do luksusów, wielodniowych hucznych uczt i wydawania kościelnych pieniędzy na własne przyjemności. Awinion zaś sprawdził się jako stolica papiestwa. Miał korzystniejsze położenie niż Rzym. Całkiem nieźle radził sobie z codziennymi administracyjnymi kwestiami. Brakowało mu tylko, albo aż jednego – grobu świętego Piotra. Po co komu papież, który nie jest strażnikiem szczątków Piotra? Klemens jednak nawet nie próbuje wracać do kolebki papiestwa. Pozostaje we Francji i pod dyktando Filipa kieruje kościołem. On i Filip umierają w tym samym roku, ale następni dwaj papieże nie opuszczają Awinionu. Król Francji całkowicie podporządkował sobie papiestwo, które latami stanowiło posłuszne narzędzie korony. Ówczesne kolegium kardynalskie składało się niemal wyłącznie z Francuzów. W 1347 roku wydawało się, że papiestwo na zawsze pozostanie zależne od Francji. W drugiej połowie XIV wieku papiestwo już niemal od 60 lat ma siedzibę w Awinionie. Kardynałowie, prawie wyłącznie Francuzi, opływają w luksusy. W ten sposób korona odpłaca się im za lojalność i posłuszeństwo. Jednak wystarczy opuścić mury pałacu papieskiego, by zderzyć się z inną rzeczywistością. Na wyniszczoną, wynędzniałą Europę spadnie kolejny cios. Dżuma. Czarna śmierć. Ta straszna zaraza przetacza się przez Europę. Zabijała całe miasta. Po zarazie papiestwo musi na nowo przemyśleć swoją rolę i zmierzyć się z tragedią miasta, które porzuciło. Rzym jako stolica papiestwa w znacznej mierze utrzymywał się z papieskiej szkatuły. Teraz pieniądze płynęły do Awinionu. Rzymem zaś rządziło bezprawie. Kradzieże i napady były na porządku dziennym, bo brakowało władcy. Rzymianie niechętnie musieli przyznać, że bez papiestwa miasto jest skazane na upadek, bo nikt się z nim nie liczy. Tymczasem papież Urban V ma dość dusznej atmosfery Awinionu. Postanawia odbudować duchowe przywództwo i wrócić do źródeł. Papież Urban V, rok 1362. Tego papieża reformatora oburza luksus i brak umiaru panujące w Awinionie. Rozkazuje, by kolacje kardynałów składały się z jednego dania zamiast z dotychczasowych 10. Coraz dobitniej też uświadamia sobie, że papiestwo przywiązane do konkretnego państwa traci autorytet moralny. Dlatego postanawia przenieść je z powrotem do Rzymu, co nie okazuje się łatwe. Kardynałom, którzy przywykli do wygut Awinionu, nie podoba się wynędzniały Rzym. Jednak Urban V i jego następca, również Francuz, Grzegorz XI, pozostają niezłomni. Miejsce papieża jest u grobu świętego Piotra. Hierarchowie głośno narzekają na obniżenie statusu, co najlepiej świadczy, w jak cieplarnianych warunkach żyli w Awinionie. Przez Europę przetoczyła się zaraza, która w niektórych miejscach pochłonęła nawet 90% populacji, a kolegium kardynalskie skarży się na zbyt skromne kolacje. Niewola awiniońska sprawiła, że całkowicie zapomnieli, na czym polega rola Kościoła. Po śmierci Grzegorza XI w 1378 roku wielu kardynałów szykuje się do powrotu do Awinionu. Zdesperowani Rzymianie domagają się znaku, że papiestwo wraca do korzeni. Rzymianie zawsze byli niespokojni i lubili wtrącać się do konklawę. Teraz po serii Francuzów na tronie Piotrowym domagali się Włocha. Konklawe z 1378 roku towarzyszyły zamieszki. Wściekli Rzymianie głośno domagali się powrotu papieża, a choć kardynałowie tęsknili za wygodami Awinionu, bali się, co będzie, jeśli nie spełnią żądań tłumów. Wybrali Włocha Urbana VI. Papież Urban VI, rok 1378. On jednak zawiódł oczekiwania. Zaraz po wyborze stracił wszelkie hamulce, aresztował każdego, kto się z nim nie zgadzał. Zamiast jednoczyć, siał niezgodę i podział. Połowa kardynałów pozostała lojalna wobec Urbana VI, reszta w panice uciekła do Awinionu, gdzie wybrała innego papieża, Klemensa VII. Kościół znów jest podzielony. Katolicy są zagubieni. Rządzi nimi dwóch papieży, a każdy ma własną stolicę i administrację. Wybrano papieża, ale niektórym wybór się nie podobał, więc oświadczali, przeniesiemy kościół gdzie indziej. Rozpętała się prawdziwa wojna. Rozwiązując jeden problem, stworzono drugi, znacznie poważniejszy. Zaczął się długi okres, gdy co najmniej dwie osoby naraz mieniły się papieżem. Ten rozłam nosi w Kościele katolickim nazwę Wielkiej Schizmy Zachodniej. Mamy papieża i antypapieży, nieuznawanych przez część hierarchów. Ale jak rozstrzygnąć, kto ma rację? Podział trwa prawie 40 lat. Katolicy muszą wybrać prawdziwego następcę świętego Piotra. Czyj głos naprawdę się liczy? Papieża. A co jeśli jest ich dwóch? Wtedy problem staje się zbyt poważny i trzeba go rozwiązać. Schizma wystawia na pośmiewisko ideę papieża jako namiestnika Chrystusa i następcy świętego Piotra. Piotr był tylko jeden, więc jego spuściznę można powierzyć tylko jednemu człowiekowi. Dwóch papieży to znak, że papiestwo zaprzedało swój autorytet moralny. Ta sytuacja niszczyła chrześcijaństwo. Reformatorzy wiedzieli, że trzeba coś zmienić. Zjednoczeni obawą o przyszłość Kościoła w 1415 roku kardynałowie obu stron postanawiają znaleźć wyjście. Zwołują sobór w Konstancji. Zostają tam również wezwani antypapieże, którzy mają złożyć urząd. Awinioński Benedykt XII zostają zmuszeni do ustąpienia. Papieżem, którego pontyfikatu nie przerwała śmierć. Aż do 2013 roku i XVI. Przed nim ostatni urząd złożył W historii katolicyzmu abdykowało tylko 4 papieży, a jedynie Benedykt XVI zrobił to dobrowolnie i w sposób pokojowy. Co jednak oznacza dwóch żyjących między dwie osoby? Wszyscy byli zaskoczeni, katolicy i niekatolicy. To kontrast. Filip sprawował swoją funkcję. W 2005 roku Jan Paweł po pontyfikacie i długiej, publicznej walce z chorobą Parkinsona. Widzieć komentarz do ostatnich lat pontyfikatu poprzednika. Pawła II. Przekonaniem, że ta posługa to krzyż, którego nie można odrzucić. Benedykt tymczasem powiedział, to zadanie. Jeśli nie możesz mu podołać, powierz je komuś innemu. Ustępując ze względu na wiek, Benedykt XVI rozprawił się z przekonaniem o boskości urzędu. Przypomniał każdemu, kto sprawuje jakąkolwiek władzę, że trzeba myśleć o innych. Czy się nadaje, czy naprawdę służy swojej społeczności i Kościołowi. Swoją decyzją ułatwił zadanie kolejnym papieżom. Pokazał, że można powiedzieć, mam 80 lat, nie będę się mordował do końca życia. To myślenie nowoczesnego prezesa. Franciszek wysiada, dziękuję pilotom, a potem podchodzi uściskać swojego poprzednika. To historyczny moment. To sytuacja bez precedensu. Decyzja Benedykta była naprawdę w pełni dobrowolna. Dziś papież Benedykt XVI mieszka w zacisznej części Watykanu. Spokojnie, bez wrogości przekazał urząd Franciszkowi. Benedykt XVI dał swoim następcom niezwykły dar. Sprawił, że papiestwo przestało być pułapką. Teraz w obliczu nieuchronnej starości lub choroby każdy papież będzie mógł dopuścić myśl o rezygnacji. Franciszek też wspomina o ustąpieniu, choć trudno powiedzieć, na ile poważnie o tym myśli. Ma swój plan i pewnie będzie chciał go zrealizować, ale być może przykład coraz bardziej bezsilnego Jana Pawła II dał mu do myślenia. To byłoby ciekawe, gdyby papieże zaczęli mówić: zrobiłem swoje, niech inni popracują. Ogłaszając decyzję o rezygnacji z urzędu, Benedykt XVI zatrząsł fundamentami papiestwa. Jeśli Franciszek pójdzie w jego ślady, może na zawsze zmienić tę instytucję. Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Anna Maria Nowak, czytał Janusz Szydłowski.